My będziemy kontynuować. Będzie Gemara analizowała następne zdanie w Misznie. Zdanie w Misznie było bunime ta kotel beemca. Tak było, że jeśli oni chcą zrobić mechicę, to oni budują ścianę na środku dziedzińca. Pyta Gemara, pytanie, powiedziałbym, bardzo do rzeczy, psita, że to jest ja, to jest oczywiste. Dlaczego musi mi Miszna mówić coś, co jest oczywiste? Odpowiada Gemara, locricha. Nie, raczej jest potrzebny dla Miszny, żeby uczyć to prawo. Dlaczego? Bo następujący powód. Dekadim had veratzi lechavej. W jednej z, powiedzmy, sytuacji, jeden z nich poszedł i powiedział: słuchaj, zbudujmy to podzielenie. I tamten powiedział: okej, maude teima, macej amar lej, ki itracajlach, beawira, betaśmiszta, no itracajlach, kmaśmala. Żeby nie było tak, że ten, który się najpierw zgodził, potem powie: słuchaj, ja kiedy się zgodziłem, to ja się zgodziłem, że jesteś szkodzony poprzez to, że ja widzę twój część dziedzińca. Ja się z tym zgodziłem, ale odnośnie murów i grubości, to ja się nie zgodziłem. Żeby człowiek tak nie mógł powiedzieć, dlatego Miszna mówi, że budują go w środku. To znaczy wyraz Miszny, jeśli chcą partnerzy zbudować mechica, budują ścianę w środku, to słowo to budują ścianę w środku nie było potrzebne wyrażenie, bo to jest jasne, że budują w środku, że budują mur w środku, ale Miszna jednak powiedziała: budują mur w środku, żeby przypomnieć, no dla tych, którzy już studiowali Torę ustną ustnie, że nie ma ten, który się zgodził, możliwość, żeby potem przedstawić taki argument, że ja się zgodziłem, ale nie na gruby mur. Nie. Jak się dwaj się zgadzają zbudować mechica, zrobić mechica raczej, zrobić mechica, budują mur na środku. Budują mur na środku, zgodził się, to zgodził się na fula, zgodził się na całość. Pyta Gemara. Wehezek ryja lawsz wehezek. Czy... Nie, no te standardy... My skazali длинную мишну. Ona była длинная. Сейчас Гемара, когда она анализирует мишну, она анализирует каждые несколько слова. И с самого начала. Как бы еще не было то, что будет после. Да. Каждый, потому что Мишна не было написано как бы книга, прочитаешь Мишну и все будешь знать. Не, Мишна была написана как щенга. Я не знаю, как сказать, щенга. Как стагни, да. Ну, окей, то, что сказал Юра. Щенга, чтобы припомнить себе Тору устную, которую изучал человек устне. Да, это первый раз, когда хочется что-то записать, да, и Раби Игуда Ханаси, он хочет записать что-то, что помогает людям, которые изучают Тору устне. Так, Раби Игуда Ханаси хочет сделать что-то, что помогает людям, которые студируют устне Тору устно. Так, то не, чтобы записать целое. И для Гемара анализует здание за зданием. Bo to nie jest tylko całość Miszny, co coś oznacza, tylko każde zdanie będzie miało w sobie informacje, wskazówki więcej niż jej kontekst w całości tej Miszny. I więc było to, co wyżej wymienione. Teraz Gemara pyta. My pamiętacie, że było spór odnośnie, czy szkoda poprzez wizję, tak? Czy to jest faktycznie szkoda? Zaraz ja spróbuję znaleźć lepsze, może lepsze tłumaczenie na polski.
Już momencik. O, wtargnięcie wizualne. Znaczy, wtargnięcie to jest, że ja wchodzę na twój teren. Tak? To jest wtargnięcie. Ale tutaj jest wizualne wtargnięcie. Tak? No, tak to można opisać, dlatego że to jest pytanie, czy odnośnie budowanie murów. Tak? Dlaczego budujesz mur albo płot? Bo nie chcę, żeby tamten cię widział. Tak? Więc to jest wtargnięcie wizualne. Hezek, Re'ia. I mieliśmy już przedstawione dwie opinie, spór odnośnie, czy jest coś takiego jak Hezek, Re'ia. Czy jest wtargnięcie wizualne, czy nie. I teraz próbuję Gemara teraz dać argument, żeby faktycznie, żeby udowodnić, że wtargnięcie wizualne jest prawdziwa szkoda. I znaczy uszkodzenie, to faktycznie szkodzi człowieka. I mówi... Co, co? Moralny co? Nie wiem, co to jest. No szkoda, ale nie mówimy o moralnej, mówimy o szkodzie. Albo to jest szkoda, albo to jest uszkodzenie, co mogę iść do sądu i się sądzić, albo nie. Tak? To jest albo, albo. To jest tak, to co Tora wymaga, jest moralność. To co Tora zabrania, jest niemoralne. To nie jest, że moralność jest coś, co... A mi się wydaje, że dzisiaj wiatr wieje w tym kierunku, to jest moralne. A jutro, dzisiaj wiatr wieje w tamtym kierunku, to tamty jest moralne. No z punktu widzenia Tory, to co Hashem mówi jest moralne, jest moralne. To co on mówi jest niemoralne, jest niemoralne. My najpierw studiujemy, co Tora mówi i potem rozumiemy z tego, co jest moralne. Tak? Kolejność. No i tutaj też, tutaj jest to bardzo mały kawałeczek, ale bardzo dużo małe kawałeczki zrobią jedne wielkie. Tak? Tutaj jest mały kawałeczek odnośnie czy Hezekry i ja, czy wizualne wtargnięcie jest szkodą, uszkodowaniem, czy nie. Tak? No i tutaj Gemara mówi, o, zobaczę, czy mi się da udowodnić, że ono jest. I mówi następujące. Siman gina kotel kofin becholkin halonot derav nach. Mówi Gemara, mam pewien tutaj, mnemonik. Mnemonik to jest siman po hebrajsku. Zaraz zobaczymy, jak się mówi po polsku. To jest mnemonika. Mnemonika to znaczy, że to jest jakieś słowo, które się składa z różnych słów, co przypomina ci o coś dłuższego. No i tutaj ma Gemara taką mnemonikę i potem przedstawia dowody, że Hezekry i ja, że wizualne wtargnięcie jest wtargnięciem. Mówi tak, taśma, chodź posłuchaj dowód numer jeden. Powiedziała nam Miszna, wechen begina, jak również w ogrodzie, tak, jak również w ogrodzie, wydawałoby się, że wydawałoby się, że tylko wydawałoby się na bazie to, co Miszna mówiła najpierw, że ściana musi być zbudowana tylko jeśli zwyczaj lokalny to wymaga, co by oznaczało, że nie ma żadnej wymagania w esencji. To znaczy, że nie ma faktycznie żadnych wymagania, tylko jeśli zwyczaj taki jest, lokalny. To by oznaczało, że Hezek Ryja nie jest Hezek. Że wizualne wtargnięcie nie jest wtargnięciem. Bo jeśli byłoby wtargnięcie, no to wtedy nie byłoby pytanie,
czy jest związane z lokalnym zwyczajem, czy nie. Tak było, tak, natomiast jest napisane, wehen begina, jest napisane, że również w ogrodzie, bo zaczęło się przecież nie w ogrodzie, tylko dziedziniec, ale napisane, że również w ogrodzie również w ogrodzie, które no to są miejsca tam, gdzie normalnie się nie buduje płoty, ale skoro również tam jest napisane również w ogrodzie, no to to oznacza, tak sugeruje Gemara w tym momencie, że wizualne wtargnięcie jest wtargnięcie. Tak? Skoro jest sytuacja, w której współwłaściciel ogrodu może wymusić mur, no to wtedy to oznacza, że wtargnięcie wizualne jest wtargnięciem. Bo normalnie w ogrodach nie ma mur. Normalnie nie ma. Ale jeśli jest sytuacja, w którym jeden z właścicieli może wymusić wybudowanie muru, to znaczy, że istnieje taka zasada wizualne wtargnięcie. Rozumiecie? Gemara cofa się tutaj do pytania takie fundamentalne. Czy istnieje idea o wizualne wtargnięcie? Tak? Czy to jest idea do przyjęcia? I pierwszy powód, my nie jesteśmy wcale na koniec niczego, my jesteśmy cały czas w trakcie. Tak? My musimy zrozumieć, że my jesteśmy w trakcie. Ja wam tłumaczę, dlatego my idziemy wolno. Bo jeśli byśmy wszyscy czytali ten tekst, byłoby szybciej. Ale skoro idziemy na ile szybko, co idziemy, to musimy wszyscy mieć cierpliwość. W tym momencie, mówi Gemara, sugeruję, że skoro nawet w miejscu, gdzie normalnie nie ma płotów, jak ogród no, warzywny, nawet tam jest sytuacja, w której jeden z właścicieli może wymusić od drugiego, to oznacza, że idea o wizualnego wtargnięcia, ona jest. Tak? Jest coś takiego jak wizualne wtargnięcie. Mówi Gemara, hola, hola. Momencik, momencik. Mam odpowiedź na twój argument. Ginashani, kiedy Rabbi Abba, de amar Rabbi Abba, amar Rav Huna, amar Rav, asur le'adam la'amod bisdei chaveiro, bishaa shehi omedet bekamoteya. Mówi Gemara, słuchaj, to, co ty powiedziałeś, nie jest dowodem. Tak? Co ty powiedziałeś? Ty powiedziałeś, że sam fakt, że można wymusić wybudowanie płot w ogrodzie, oznacza, że istnieje wizualne wtargnięcie. Bo na ogrodach się normalnie nie buduje, na ogrodach się nie buduje. Tak? Mówi, nie. Ty nie rozumiesz. Ja ci przedstawię teraz argument Rabbi Abba w imieniu Rav Huna, w imieniu Rav, który powiedział, że kiedy jest czas koszenia płon, czyli kiedy są wysokie te plony, to wtedy nie wolno wstać na ogrodzie innej osoby. Dlaczego? Żeby nie było zazdrość. Żeby nie było tak, że ty patrzysz na moje plony taką zazdrością, tak? Istnieje koncept, że zazdrość szkodzi, tak zwane ein hara, złe oko. Tak, złe oko to jest ta negatywna energia, którą każdy człowiek może, hasło szalom, produkować, kiedy on patrzy złym okiem, zazdrością na coś, co inny człowiek ma. Tak? Z powodu przyjęcia istnienia czegoś takiego, mówi Rabbi Abba w imieniu Rav Huna, w imieniu Rav, że kiedy plony są do góry, nie kiedy są na dole, ale kiedy są do góry, nie wolno, żeby Reuven stał w ogrodzie Szymona. Czyli ogród to jest coś innego. To nie jest to, że sam fakt, że możesz wymusić od współwłaściciela ogrodu do zbudowania mury, pokazuje, że coś jak wizualne wtargnięcie jest wtargnięciem. Nie. Dlaczego możesz zmusić do wybudowania muru? Dlatego, że w ogrodzie
Obawa jest ein hara. Obawa jest złe oko. Tak? No i z powodu złego oka, dlatego można wymusić, jeden może wymusić od drugiego wybudowanie muru. Rozumiecie? Chodzi o to, że obalasz argument. Argument był, że normalnie w ogrodach nie budujesz mury. Jeśli jest sytuacja, w której ktoś może od kogoś innego wymusić wybudowanie muru, to znaczy, że wizualne wtargnięcie jest sprawą. Coś takiego istnieje. Mówi teraz Gemara, Rabbi Abba mówi, nie, ogród nie jest dowodem. Dlaczego w ogrodzie możesz wymusić wybudowanie muru? Dlatego, że w ogrodzie, kiedy jest, plony są wysokie, to jest obawa o ein hara, o złośliwe oko, czyli zazdrość, tak? Dlatego, czyli ogród, pomimo to, że masz rację, że normalnie w ogrodach nie buduje się mury, bo w ogrodach ty nie robisz swoje pranie, nie wywieszasz twoje koszule, żeby ktoś inny patrzył, ale boisz się ein hara, boisz się to złe oko od niego, dlatego jednak powód budowania murów na ogrodach nie udowadnia, że przyjmujemy, że jest coś takiego jak Hezekry i ja, jak koncept, że ja jestem uszkodzony poprzez to, że możesz mnie widzieć. Tak? No, da, byliśmy w tak dawnej Eretz-Israel, da. No to, żeby w Europie było, że to budowali wokół. Więc ten pierwszy dowód został obalony, tak? To nie udowadnia. Szukamy teraz dowód, że Hezekry i ja, że wtargnięcie wizualne jest faktycznie szkoda, że szkodzi, że to jest szkoda. Pierwszy dowód obalony. Drugi, weha wehein ktanej, a mówi Gemara, nie, ja jeszcze nie akceptuję to obalenie, dlatego że mój dowód powiedział, zwrócił uwagę na to, że w Misznie jest napisane wehein i również, kiedy chodzi o ogród. I również. Co to oznaczałoby, że powód, dlaczego może jeden partner wymusić budowanie płotu albo muru od drugiego partnera na dziedzińcu, że powód, dlaczego on to może zrobić na dziedzińcu i na ogrodzie jest ten sam, bo jest napisane wehein i również. Wehein nie tylko oznacza i również, może również oznaczać i podobnie. I podobnie. Tak? Jeśli i podobnie, znaczy, że powód jest ten sam. Bo przecież w czym polegało obalenie? Pierwszy argument był taki. Zobacz w Miśnie nie tylko dziedziniec, tam nie tylko w dziedzińcu można wymusić budowanie płotu, też na ogrodzie. A w ogrodach się normalnie nie buduje mury. Obalenie było, o nie, powód, dlaczego w ogrodach można wymusić budowanie muru, jest, bo się boimy ein hara, boimy się to zło. Czyli powód jest inny. Powód, dlaczego można wymusić ogród, wymusić płot na ogrodu, on jest zupełnie odrębny. Nic związany z dziedzińcem. Nic związany, tak? Mówi teraz Gemara, ja to nie akceptuję, bo w Misznie było napisane odnośnie ogrodów wehein, co oznacza nie tylko i również, może również oznaczać i podobnie. I podobnie oznacza, że powód, dlaczego jeden może wymusić od drugiego wybudowanie płotu, jest ten sam, czy to dziedziniec, czy ogród, bo było napisane i podobnie. Ciekawy argument. Mówi Gemara, Anwil wegazit, mówi Gemara, Agwil wegazit, nie, to słowo i podobnie nie odnosi się do wymaganie budowania, tylko rodzaj budowania. Że podobnie, jeśli zwyczaj w tym regionie jest używanie ostrych kamieniach, to ostre kamienie. Jeśli jest gładkie kamienie, to gładkie kamienie. Jeśli pół cegły, to pół cegły. Jeśli całe cegły, to całe cegły. To do tego aspektu
odnosi się słowo tutaj i podobnie, tak, że tak samo jak dziedzińcy i podobnie na, w ogrodach, ale nie do esencji powodu, dlaczego może Rubén od Szymon wymusić zbudowanie muru. Tak? Nie, to nie jest ten sam. To, co jest podobnie między tymi dwoma sytuacjami, jest tylko z czego musi ten mur być zbudowany. Więc to jest pierwszy dowód przedstawiony przez Gemarę, skąd my widzimy, że wtargnięcie wizualne faktycznie jest wtargnięcie. Teraz oferuje mi na drugi punkt. Ja tylko potrzebuję wody więcej. Ja tyle. Woda wróciła. Więc drugi dom. Taśma, chodź słuchaj. To cytuję Gemara Misznę, ale inną Misznę, która leży kilka kartek do przodu. Taśma, kotel chacer się nafal. Sytuacja, w którym był płot na dziedzińcu, on spadł. Mechajwino to liwnot ad arba amot. Wymagamy od każdego ze stron, żeby wybudował ponownie do wysokości 4 łokcie. 4 łokcie, jeden łokieć jest około pół metra, czyli do wysokości 2 metry wymagamy od nich, żeby wybudowali. Tłumaczy nam to swot, co to jest 4 łokcie wysokości, to jest, żeby nie było wtargnięcie wizualne. Tak? 2 metry, 4 łokcie. No co 2 metry? 2 metry, jeśli by był 1 metr, to ja mogę wszystko widzieć. 2 metry to oznacza, tak sugeruje to swot, tak, że chodzi właśnie o wtargnięcie wizualne. Tak? Że spadł mur, wymagamy, tak, wymagamy, znaczy zmuszamy do wybudowania z powrotem, tak, ale nie 10 metrów, jeśli on był 10 metrów, tak, tylko wstępnie do 4 łokci wysokości. To wymagamy. Skoro wymagamy, zmuszamy do 2 metrach wysokości, oznacza, że istnieje wtargnięcie wizualne. Jest coś takiego. Ale... Okej, okay, więc jest to przedstawione jako dowód, że skoro w tej sytuacji zmuszamy do wybudowania do 4 łokciach wysokości, to jest coś takiego jak wizualne wtargnięcie, ale Gemara odrzuca to, bo mówi, nie, w tej sytuacji na falszany, w tej sytuacji to nie udowadnia, że istnieje coś takiego jak wizualne wtargnięcie, bo mówimy o sytuacji, w którym był mur i on spadł. Jeśli już był, to znaczy, że Rubén już miał ochronę od wizualnego tam wtargnięcia się, bo był mur. Być może Rubén kupił ten dom tylko dlatego, że był taki mur. Mur już istniał. Jak mur już istnieje, to wtedy już jesteś przyzwyczajony do ochrony od ewentualnego wizualnego wtargnięcia. A więc jeśli ten mur spada, to, że zmuszamy ich do odbudowania go, to jest nieudowadnia, że istnieje szkoda wizualnego wtargnięcia w esencji. Bo tutaj jest sytuacja tylko opisana, że muszą zbudować ponownie, kiedy już istniał. To jest coś innego. Nic z tego nie możesz przytoczyć dowodu do esencji czegoś.
Tak? Nie wiem, to można porównać, ja nie wiem, spróbuję robić jakieś takie trochę może banalne porównanie. Powiedzmy, że my pytamy sytuację, czy jest obowiązek, tak, dawania pracownikom czekolady. Okay? I mamy jeden cytat, jeden fragment, gdzie jest napisane, że gdy dawali pracownikom czekoladę każde święto, to i coś się wydarzyło, to muszą ponownie im dać czekoladę, tak? To, czy do udawania, że zawsze musi się? Nie. Bo może tylko tam, w tamtej fabryce, tam, gdzie już pracownicy byli przyzwyczajeni do otrzymania czekolady, to tam, jeśli by przestali otrzymywać, to jest szkoda, to jest uszkodzenie, tak? Ale nie, że zawsze trzeba dać. No, rozumiecie argument. Tutaj Gemara robi ten sam argument. Mówi, to, że jest Miszna, która mówi, że gdy istniał już mur i on spadł, że musisz go odbudować do wysokości 4 łokci, czyli 2 metry, to nie udowadnia, że zawsze możesz powiedzieć, że jest uszkodzenie, jeśli ty możesz na mnie patrzeć. Nie, bo tam już miałeś tą ochronę, straciłeś ją, bo mur spadł, a no to wtedy może dlatego, że już ją miałeś, to musisz ją dostać ponownie, że tak powiem, a nie, że wizualne wtargnięcie jest faktycznie uszkodzeniem w esencji. Tak? Rozumiecie? Ok. Mówi Gemara, udkarila ma karila. Mówi Gemara, no ale momencik, ten argument jest tak oczywisty, że dlaczego w ogóle był przedstawiony, znaczy ten przeciwargument jest tak oczywisty, dlaczego w ogóle był przedstawiony argument od początku? To znaczy ten argument od początku, że zobacz, jest Miszna, który mówi, że musisz odbudować mur, który spadł do wysokości 4 łokci, to jest tak oczywiste, że to nie udowadnia, że musisz zawsze, że zawsze jest uszkodzenie, jeśli jest wizualne wtargnięcie. To jest i tak jasne, że to nie udowadnia tego, że dlaczego w ogóle był cytowany. Odpowiada Gemara, Seifa itzlicha lej, bo koniec tamtej barajty był potrzebny, który mówi, mi arba amot wylemala einme chajwin o to, że od 4 łokci do góry już nie można zobowiązać tą drugą stronę. Tak? Już od 4, czyli ta Miszna cytowana, to jest prawda, że to jest jasne, że ona nie udowodni, że istnieje uszkodzenie wizualne w esencji, ale ono coś innego przytacza przy okazji. To jest dlatego ona była cytowana. Ona przytacza to, że wymaganie, zmuszenie do odbudowania jest tylko do 4 łokci. Wyżej niż 4 łokci to jest, jakby to powiedzieć, już nie może jedna strona wymusić od drugiej strony. Tak? Tylko do 4 łokci. Ok, przychodzi Gemara z trzecim argumentem. No, mieliśmy pierwszy, był obalony. Drugi, obalony. Trzeci, taśma, chodź posłuchaj. Mówi Gemara, znaczy cytuje Gemara jeszcze inną misznę, która leży jeszcze dalej w naszym trakcie. Kofino to livnot beit shar wydelet lachacer. Każdy właściciel tego wspólnego dziedzińca może zmusić do tego, znaczy wymagać tak pieniężnie, zmusić, żeby zbudowali taki, jakby to powiedzieć, dom bramy i drzwi do dziedzińca. To znaczy jest brama. Dom bramy, tak faktycznie nie był domem bramy, to jest ściana pół, jak to się mówi, circle po angielsku, to jest koło, półokrągła.
No tak, ona jest półkołem i ona stoi z tyłu za drzwiami. Co to daje? To znaczy, że jest otwarcie drzwi, ale ludzie od zewnątrz nie widzą dziedzińca, bo jest taka ściana. Tak? No, jest taka ściana, tak? Tutaj idzie ściana, tutaj idzie ta ściana, jest otwarcie, ale tutaj jeszcze jest takie dodane półkoło, co powoduje, że żeby widzieć, co się dzieje w środku, musisz wejść i przejść. Tak? Nie ma, żeby widzieć od razu od zewnątrz. Tak? Jest, co jak my widzimy, tutaj mamy sytuację, w której mamy wspólny dziedziniec. I ten wspólny dziedziniec, on ma mur, tak? Po powiedzmy trzy strony. Czwarta strona, albo on ma może domy jako część muru, no ale on ma mur, ale do ulicy musi przecież być wejście. To tam mówi nam Miśna, że jeden od drugiego współwłaściciela może wymusić zbudowanie właśnie ten taki półokrągły mur. Tak. Tak. Dokładnie. Tak. Okej, no więc mówi Gemara, Szma Mina Hezekry Jaśmej Hezek. To by oznaczało, że faktycznie wizualne wtargnięcie jest sprawą. No bo tutaj mówi Miśna, że jeden może zmusić drugiego do zbudowania tego półokrągłego muru, co blokuje, że widzisz od zewnątrz, co się dzieje w dziedzińcu. Mówi Gemara Hezeka de Rabim Shana. Mówi Gemara, nie, to też nie udowadnia, bo jest inny rodzaj szkody wizualnej, kiedy ludzie chodzący na ulicę cię widzą, niż jeśli twój sąsiad, z którym ty dzielisz dziedziniec, cię widzi. To nie jest to samo. Tak? To jest w sensie, to jest dużo większa szkoda, ci ludzie chodzący po ulicach, jakieś zupełnie cudzy ludzie cię widzą, niż jeśli Rubén widzi Szymona, bo mają wspólny dziedziniec. Czyli nie można udowodnić od tego, że Rubén może zmusić Szymona do zbudowania tej półokrągłej ścianie, żeby ludzie z ulicy nie widzieli na dziedzińcu. Nie można z tego obowiązku udowodnić, że ma Rubén również możliwość wymagać od Szymona, żeby zbudować mur na samym dziedzińcu. Tak? Na samym dziedzińcu, żebyś ty mnie nie widział. Bo żebyś ty mnie nie widział, to nie jest taka wielka szkoda w porównaniu do, żeby ludzie chodzących na ulicy mnie nie widzieli. Nie? No to jest jasne, bo tutaj to jest tylko dwie osoby, a tam to jest nie wiadomo kto. Mówi Gemara, momencik, momencik. Udy Yachid lo, mówi nagle staje się Gemara staje się indywidualistyczna. Mówi, ho, 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 że jeden człowiek to nie widzi, to już jest szkoda. Tak, jeden człowiek mnie widzi, to nie jest szkoda? Znaczy, to nie jest uszkodzenie? To nie jest uszkodzenie? Mówi Gemara, już ci wytłumaczę. Nie, daje Gemara najpierw dowód, że ktoś jeden nie widzi, już jest nie w porządku. Taśma, en cholkien ta hacer, ad sheheba arba amot leze ve arba amot leze. Ha, jeśli ba kdej leze u kdej leze, cholkin, maj law ba kotel, mówi Gemara, zobacz, masz inną misznę, która mówi, w jakiej sytuacji może właśnie jeden ze współwłaścicieli zmusić do tego muru, tylko jeśli jest co najmniej po zbudowaniu muru, cztery łokci w tym kierunku i cztery łokci w tym kierunku. Czyli jeśli cały musi być, że jest 8 łokci na 8 łokci plus miejsce na mur. Jeśli nie ma 8 łokci i żeby było 4 dla niego i 4 dla niego, nie mogę wymusić. Na przykład mamy dziedziniec super mały między mną a tobą.
On ma tylko 7 łokci. 3,5 metra. Tak kiedyś budowano mało. Tak? Jest 3,5 metra. Jeśli jest 3,5 metra, to Ruwe nie może od Szymona wymusić zbudowanie muru. Nie może. Tak? Aha, mówi Gemara, czyli innymi słowy, jeśli jest wystarczająco, to wtedy można, to by oznaczało, że też szkoda spowodowana przez jednej osoby, która wizualne wtargnięcie ma, już jest prawdziwą szkodą. Bo jeśli jest tutaj 9 albo 10, no jeśli jest wystarczająco przestrzeń, to ja mogę wymusić zbudowanie tego muru, pomimo to, że tam jest tylko jedna osoba, która mieszka. Czyli to, że jedna osoba mnie widzi, już jest wtargnięcie wizualne. Tak sugeruje Gemara. Ale mówi Gemara, nie. Nieprawda. Lo bimisifas bealma. To znaczy, ta miszna, która mówi o wielkość dziedzińca, ona tylko udowadnia odnośnie wymaganie, wyznaczenie podzielenia, co by mogło oznaczyć, że aha, że mogę wymusić tylko wstawienie jakiś marker, który wyraża różnicę, żebym nie mógł tak powiedzieć, to mówi mi Miśna, jeśli jest wystarczająco przestrzeni, musisz zbudować mur. Tak? Więc musi mi to Miśna powiedzieć, bo inaczej myślałbym, że wystarczy tylko z zaznaczeniem granicy. Skoro tak nie jest, no to Miśna musi mi to powiedzieć. Innymi słowy, nie mogę od tej Miśny udowodnić, że wizualne wtargnięcie jest prawdziwym uszkodzeniem. My już zaraz kończymy. Już zbliżamy się samego końca. Próbuję Gemara przedstawić jeszcze piąty dowód, że wizualne wtargnięcie jest prawdziwym uszkodzeniem. Taszma, chodź i naucz się. Ha halonot, jeśli ktoś zbuduje mur, tak, naprzeciwko okna, które są w domu tamtego, bein le mala, bein le mata, uwein mikenegdan, arba amot, musi zapewnić, obojętnie czy to są okna wyższe, czy powyżej okna, czy poniżej okna, musi zapewnić, że jest co najmniej 4 łokci od muru do okna. Ha! To by oznaczało, że jest coś takiego jak wizualne wtargnięcie. Bo ja buduję mur, ale musi być co najmniej 2 metry od muru do okien. No to by oznaczało, że muszę dbać o tym, żeby tamten miał prywatność. Wydaje się więc, że wtargnięcie wizualne jest prawdziwą sprawą. Mówi nam Gemara, kde się lo jacic wyjre, to jest, żeby nie mógł no jeden sąsiad, jakby to powiedzieć, tak patrzeć i widzieć przez okna drugiej osoby. Wykde się lo jaamod wire, też żeby nie mógł stać na swojego muru i patrzeć w okien tamtego. Kde się lo jaafil wire, żeby też nie było, że kiedy jest ciemno, tak, to wtedy jak jest ciemno na zewnątrz, a światło wewnątrz, no to widzisz od razu do środka. Więc wydaje się teraz, że jest coś takiego jak wizualne wtargnięcie. Tak? Argument był, to jest już piąty próbowany argument, bo jest miśna, która mówi, że jak zbudujesz mur, musi być co, i tam są okna, tak? To musi być co najmniej 4 łokcie, co najmniej 2 metry od muru do okien.
A, mówi Gemerato, to wydaje się, że to udowadnia, że jest coś takiego jak uszkodzenie przez wizualne wtargnięcie. No, jeśli musi być od okna oddalony, bo co jest problem z oknami, że może facet stać i patrzeć, co się dzieje tam, tak? Znaczy, trzeba zapewnić, że nie ma tej możliwości, czy to by nie było dowodem. Mówi Gemara nie, bo hezika debajt szani. O, to mówi nie, bo to tylko, bo uszkodzenie, że widzi ktoś mnie, co ja robię w domu, jest zupełnie inaczej niż że ktoś widzi, co ja robię na dziedzińcu. Tak? No to jest, co ja robię w domu? No, intymne rzeczy. Co ja robię na dziedzińcu? No ja piorę ubrania, czy ja nie wiem, coś tamtego, ale ja nie robię to samo w domu na dziedzińcu. W związku z tym Miszna, która pokazuje, że jest wizualne wtargnięcie, żeby ktoś nie widział do środka domu mojego, tak? To nie udowadnia, że również jest wizualne wtargnięcie odnośnie dziedzińca, bo dziedziniec on jest zupełnie inny niż w domu. Tak? Dom to jest, tam jest wizualne wtargnięcie, ale nie w dziedzińcu. Ostatni, szósty i ostatni, ostatnia próba, żeby udowodnić, tak, próba, bo to się cały czas nie udaje. Taśma, chodź zobacz, de amar Rav Nachman amar Shmuel, powiedział Rav Nachman w imieniu Shmuel, gag ha-samuch lechatzer chaveru, jeśli dach jest tak, przy dziedzińca sąsiada, osimlo maakie gawo arba amot. Wtedy musi być płot na dachu wysokości 4 łokci, 2 metry. Tak? Mój dach się tutaj kończy, a tutaj się zaczyna twój dziedziniec. To wtedy ja muszę na dachu mieć płot. Aha! Czy to nie udowadnia, że jest wtargnięcie wizualne? Bo dlaczego ja muszę mieć ten płot na dachu? No, Cztery łokci, żeby nie widzieć, co on tam robi. No, w Garacie, kiedy są w gorących krajach, dach jest płaski, jest używany do wszelkie rodzaje rzeczy, wyschnięcia, żeby. Tak. No, więc Rav Nachman, to co mówi Rav Nachman, wydaje się, że to udowadnia, że jest wtargnięcie wizualne też na dziedzińcu, bo tutaj nie chodzi o okna, on nie może stamtąd widzieć okna, ale on może stamtąd widzieć dziedziniec i musi na dachu wtedy być mur wysokości 2 metry, tak, 4 łokcie. Czy to nie jest dowód? Mówi Gemara, nie, to też nie jest dowód. Shani hatam. Da'ama lebal hacel, lebal hagag, ledidej kwija li taśmisi. Ledidej lach kwija lach taśmisi. Velo jadana behaj idana slika waati. Mówi, może powiedzieć właściciel dziedzińca do właściciel dachu. On mówi, ja używam dziedziniec bardzo często, regularnie używam dziedziniec. Ty dach regularnie nie używasz, tak? Bo dach, no to tam może, żeby wyłożyć owoce, żeby wyschnęli czy coś, ale to nie jest tak często jak dziedziniec. To nie jest regularne. To nie jest regularne. W związku z tym ja nie mogę, nie będę wiedział, kiedy ty wychodzisz, kiedy ty nie wychodzisz. I dlatego nie będę mógł, gdy idź z tenaminach, nie będę mógł się jakby no, uniknąć, wiedzieć, kiedy mam unikać prywatne rzeczy, tak? I dlatego mogę wymusić od ciebie postawienia tego płotu na dach. Czyli dlaczego ta Miszna nie udowadnia, że jest zawsze targnięcie wizualne na dziedzińcu? Dlatego, że tutaj nie jesteśmy równi. Ja jestem na dziedzińcu, ty jesteś na dachu. Jeśli byś ty był też na dziedzińcu, to ja wiem, że ty zawsze używasz dziedziniec, tak jak ludzie zawsze używają dziedziniec, to ja nic prywatnego na dziedzińcu nie będę robił. Ale teraz ty jesteś tam, to ty nie używasz dziedziniec.
to ja nie będę wiedział, kiedy ty wychodzisz na dachu, kiedy ty nie wychodzisz na dachu, tak? To nie jest wcale tak stałe, jak jeśli ty byś miał też ten dziedziniec. W związku z tym Miszna mówi, że ty musisz zbudować mur, żebyś ty nie widział mnie, tak? Więc z tego, że mogę wymusić od ciebie wybudować mur na dachu, nie oznacza, że jest wtargnięcie wizualne na dziedzińcu, kiedy obydwoje są na poziomie dziedzińca. Okej, i teraz zakończamy na dzisiaj. Zakończyliśmy pierwszy daw Bawabatra, daw Bet, czyli kartkę 2. Notabene w Gemarze nie ma kartka 1. Nigdy, w żadnym traktacie, bo kartka 1 to jest jakby to powiedzieć, my mamy obłożenie, my mamy te twarde i potem zaczynają się strony. Ale wtedy, no, 1 to jest pierwsza, to okładka jest strona numer 1. Tak? Jest kartka numer 1. A Dlatego to każdy traktat, tak, każdy traktat zaczyna się z kartką numer 2. Tak? To jest taka specyfika. Dobrze, to życzę wszystkim miłego.